Dziękuję. A jak tam był żywy człowiek? Najlepsze, że miałem go dla kogo innego. Wie pan co? Zna pan Krupę? Zna pan Krupę? Kochanienki. No. Też nie kiepski żarcik, nie? Niech pan podejdzie tu bliżej. Tak? Panie Sowa, co to jest z tym kostiumem? No on był na przymiarkach wyrobiony. Jednak jest fatalnie, dyrektorze. Pan sobie przypomina, że przecież na przymiarkach... Ale to jest ciasne. Co na przymiarkach, co na przymiarkach, co mnie obchodzą pańskie przymiarki? Ale teraz reklamacje są trochę nie na miejscu. Na przymiarkach... Panie Sowa, co mnie obchodzą, powiedziałem, pańskie przymiarki! Ja muszę się swobodnie czuć! Ja rozumiem, ale po prostu... Niech pan patrzy! To jest pański kostium! Rozumie pan? To! Proszę! I oto mamy jeszcze jedno osiągnięcie w walce o plan sześcioletni. I o dobry wieczór, towarzyszu Birkut. Boli? Pewno, że boli. A wyście myśleli, że jak? A wy? Jak podawaliście cegłę towarzyszowi, nie czuliście, że gorąco? Ja w rękawiczkach robiłem. W rękawiczkach? Grubych, co? W takich sobie. W takich sobie. Dawno macie ten misjasz? Ja? A nie, to tak tylko powiedziałem, żeby się odczepili. Jakaś Franca mi wyskoczyła. Egzema, czy jak mówią, nie wiem. Pokażcie na rączki. To dalej jazda, pokażcie na rączki. I co, jest? Co wy ludzie? Żarta się nie znacie, czy co? Odbywa się wszystko według zegarka. Ma prawie wszystko. Niech pani popatrzy, to jest najważniejszy fragment huty. To już widziałam. Mnie chodzi o rozmowę. Już ja wiem lepiej, czego wam potrzeba. Niech pani spojrzy. Ale pan ma mało czasu. Dobrze, będzie i rozmowa. Czego pani szuka w tych latach 50. Huta Katowice to jest coś dla młodych. O, to jest temat dla was. W 80 roku będzie to najnowocześniejsza huta na świecie, proszę pani. Niech pan ze mną porozmawia, błagam. No, mógłbym zacząć od wojny w Hiszpanii. Niech pan zacznie od poznania z Birkutem. No, chciałem do tego dojść. Birkuta, proszę pani, poznałem w Nowej Hucie. Birkut pochodził z ubogiej wsi podkrakowskiej. Nie, jeszcze później, od wyjścia z więzienia. Pan wyszedł pierwszy. A skąd pani to wie? Birkuta wypuścili pod koniec października. Jak dowiedzieliśmy się, że wraca, postanowiliśmy odpowiednio go przywitać. No wracając do tematu, proszę pani, tam te trzy kolosy, które tam pani widzi, żółte, to są z bałwarką ładowarki. Dwa takie jeszcze pracują w porcie północnym. Jak to było z tym małżeństwem Birkuta? A co pani taka nerwowa? To spokojny ten przystojny, droga pani. Tak.
tak. No ale jak to właściwie? Wie pani, tak między nami mówiąc, to nigdy o tym nie mówiłem, ale tak z ręką na sercu, to ona nigdy nie była jego żoną. Jak to nie była? Przecież widziałam kronikę. A kronika niby była, wie pani, no. Ślub też niby był, ale... No więc? Wiedzieć pani prawdę? To było tak. Pojechaliśmy, proszę pani, no byliście od was z filmu, jak wy to mówicie, ta ekipa, tak? No, pojechaliśmy, proszę pani, urząd był we wsi Mogiła. Jedziemy tam, urzędnik, proszę pani, stary formalista, trudna sprawa. Mówi do Hanki, dowód proszę. A Hanka 16-letnia, proszę pani. Mówi, no to nie ma. To mówi, zaświadczenie z sądu może jakieś. Też nie ma, proszę pani. A ten się zaparł, proszę pani, mówi. Nie masz zaświadczenia, nie będzie ślubu. Rozumie pani? Taki prawda mówię. Teraz może bym się przydał taki nawet na wychudne w hucie tutaj, ale wtedy inne czasy były. No i co robić, proszę pani, no? Z gardła mu tego ślubu nie wyciągniemy, nie? No tak się targujemy, awantura, proszę pani, pod niebo, tam 1000 osób czeka, ciężarówki, wódka, wszystko zagotowane, no. Trudna rada, co robić? I wtedy, wie pani, Jodła, nasz sekretarz, wpadł na taki pomysł. Mówi, ty do niego, do tego urzędnika, gębę na kłódkę, bo będzie źle. A do nas mówi tak. Towarzysze, wzywam was dyscyplinarnie do milczenia. Rektorze! Warszawa was wzywa! Ministerstwo! Warszawa! Birkut nie miał do tego głowy, no i tak już zostało. Ale nie ma pan adresu Birkuta, chodzi mi o adres. No jakby to powiedzieć, no wie pani, szukałem go, ale... Tyle lat, tyle zajęć, potem przeszedłem do Katowic, no... No niestety muszę lecieć, do widzenia. I pani Agnieszko, wieczorem należycie do mnie. Może coś jeszcze wymyślę. No, cześć! Przyszedłem panu powiedzieć, że jest mi bardzo przykro z powodu tych 20 lat. Jednak dowody świadczyły przeciwko panu. W tamtym czasie wierzyłem w pańską winę. No i chyba pan nadal w nią wierzy. Szanuję wyrok sądu. Chciałem usłyszeć od pana... No, trochę więcej niż szanuję decyzję sądu. No, chciałbym usłyszeć... Przepraszam. Popełnił pan duży błąd. Ale rozumiem pana. Nikt nie lubi się przyznawać do własnych błędów. Może jeszcze herbatki? Romek? Cześć. Cześć. No, co ty? Wróciłeś? Cześć. Siema, ty uważaj. No. Cześć. Wróciłeś? Uciekłem. Jak to uciekłem? No, podpisałem zobowiązanie takie, że wychodzę na własną odpowiedzialność i cześć, jestem. To zimny numer wyciął, pan zacina morda zdrowa. Słuchaj, a ty tam dobrze się czujesz na pewno? A co, nie wygląda? Nie, fajnie wyglądasz. Ale żeście aferę zrobili z tym lekarzem, nie chcę, chodź. My? No przecież, no, jak sam mówił lekarz, no to co my możemy? A wiesz, jak on nam przestraszył? Jeść, no. Ty, ale wiesz, jaki jest numer? Nie. No bracie, prawdopodobnie dostanę prowadzenie tego balu. Jak to? No tak. No z Majerem jest afera, to wiesz. Tak. A myśliwie dzisiaj zrezygnował. Jak to zrezygnował? A jak? Byłem w firmie dzisiaj i powiedzieli mi, że mam dużą szansę. No wiesz, zastaję się lasa, tak się kora. Słuchaj, zależy ci na tym, Robin? A coś tu myślę? Stary, przecież ja 10 lat czekam na taką okazję. Ja tu tłukę ciągle jakieś, rozumiesz, imprezy drobne. A ja nie mam tej siły przebicia, rozumiesz? Ja się nie znam na tych układach wszystkich. Wszyscy mnie przeskakują po kolei, rozumiesz? Ja cię zawija w Warszawie, Sikora mnie dawno przeskoczył. I co, ja będę tu siedział przez cały czas? Przez całe życie? Jeszcze nie zwariowałem, bracie. Ja tego nie popuszczę już teraz. To jest moja jedyna szansa. No to się tak patrzysz. La 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 la
la, la, la. Romek! Romeczku, chodź! No widzisz, wygraliśmy, aleśmy starym repą przypakowali. Co, jeszcze jednego drinka pana poproszę. Dlaczego? Co? Gówno! Gówno!